Dziś na uroczystości Międzynarodowej Dzień Dziecka, Dzień Matki chciałbym Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać i jak najserdeczniej złożyć życzenie wszystkim dzieciom, wszystkim mamom, wszystkim nam, bo dziećmi jesteśmy wszyscy, Szanowni Państwo. Chciałbym złożyć dużo zdrówka, zadowolenia, jak najmniej barier, samych słonecznych dni. No i ta emerytura, Szanowni Państwo, i renta, żeby była troszkę wyższa. Tego życzę Państwu z całego serca. Wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, no i większość mamy mamy. Bardzo, bardzo Państwu tego życzę. A tych barier, Szanowni Państwo, jak najmniej, to chciałbym dzisiaj dobrą wiadomość przekazać, bo pisaliśmy do Pana Starosty, jest tutaj Pani Starosta, pisaliśmy w sprawie tego chodnika. Szanowni Państwo, w 100% jest finansowany chodnik przez Starostwo i na 1 maja w Skępie będziecie mieć chodnik, będziecie się poruszać naprawdę bardzo, bardzo bezpiecznie z tego powodu, że cały czas były sygnały, że tam było ciężko przejść. Pierwszym takim krokiem był, że Pani Starosta obniżyła przy miejscu zespole szkół przejście do szkoły. Teraz będziecie mieć nowy chodnik. Za to podziękujmy Starostwu, bo naprawdę warto jest, żeby chodzić po bardzo dobrym chodniku. I 100% sfinansowane przez Starostwo. Szanowni Państwo, chciałbym powitać Panią Wicestarostę Annę Służewską, bardzo gorąco, która jest zaprzyjaźniona z Panią Wicestarostą z całego serca. Chciałbym powitać mojego wiceprezesa i wiceprezesa Sądu Koleżeńskiego, pana Andrzeja Radyńskiego, bardzo gorąco. Naszego prezesa Zbigniewa Terpiłowskiego, prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, wiceprezes Zarządu Gminnego. Chciałbym panią Krystynę Pawłowską, kierownika LOPS-u Dobrzeń, powitać bardzo gorąco za przyjęcie. Panią dyrektor Marzenę Blachowską, bardzo gorąco powitać. Całego serdecznie z nami, panią Annę Rydecką-Szpajkowską ze Spółki Niewidomych. Chciałbym powitać Praca Niewidomych, ale to pan się przedstawi, niech będzie po nakradorze. I członków Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, pana Szymona, panią Jadzie i panią Marzenę. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym jeszcze Państwu, żeby ta impreza dzisiaj miała taki charakter integracyjny, a po to się spotykamy, żebyśmy mogli porozmawiać o swoich problemach i tych dobrych, i tych złych. Ja bym Państwu życzył, żeby tych problemów było jak najmniej, a tych sytuacji właśnie dzisiaj, jeśli będziecie się dzielić nimi, to żeby były same dobre. Bardzo, bardzo Państwu tego życzę, dziękuję. W imieniu tu Pana Dyrektora, dzisiaj Pan Krzysztof Kowalski zajmie głos. Panu Dyrektorowi dziękujemy, tak jak tutaj całemu licznemu zgromadzonemu stołu prezydialnemu, bo bez Was, Szanowni Państwo, by tego wszystkiego nie było, co tu jest na stołach. Jeszcze są mi prezenty. W dzisiejszych czasach w powiatach już prezentów nie ma. Ludzie zazwyczaj się składają na wszystko. U nas starostwo, urzędy, samorząd, cały sponsorzy dbają o to, żeby właśnie ta impreza była. Jeszcze nigdy się z nas nie złożyliśmy ani złotówki. Ci Państwo zawsze nam zapewniają, że jest. I tutaj Pan Dyrektor, Pan Burmistrz Świtna, mamy tutaj lokum za darmo, mamy po prostu dziś się spotykać i za to też im gorąco podziękujmy. Miejmy nadzieję, że Pani Wiceburmistrz dotrze do nas, bo obiecała, że dotrze, bo tam też trwa taka sesja młodzieżowa i troszkę się to wszystko przyciąga, ale miejmy nadzieję, że Pani Burmistrz też do nas dotrze. Także poproszę Pana Krzysztofa Kowalskiego o zajęcie głosu. W imieniu Pana Dyrektora. Witam serdecznie Państwa. W imieniu gospodarza obiektu, dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego Arkadiusza Świerskiego chciałbym tutaj złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Matki, również Dnia Dziecka. Proszę Państwa, życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, dużo wytrwałości, cierpliwości i życzliwości o tym, jak bardzo sprawy Państwa interesują nas wszystkich. Świadczy ten list, który otrzymaliśmy od członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od pani Anety Jędrzejewskiej. Ja pozwolę sobie w tym miejscu ten list przeczytać. List skierowany jest do pana Krzysztofa Sobockiego, prezesa Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych. Szanowny panie prezesie,
Dziękuję za zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Matki oraz Dziecka. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania służbowe nie będę mogła uczestniczyć w spotkaniu. Dzień Matki to święto przepełnione miłością, święto, dzięki któremu uświadamiamy sobie, że osobą, której zawdzięczamy najwięcej, jest matka. Bycie mamą to zadanie trudne i odpowiedzialne. Jest to nieustanna gotowość do służenia pomocą, wsparciem, okazywania zainteresowania i miłości. To lekcja cierpliwości, zaradności, rozwagi i nauki rozsądnego myślenia. Drogie mamy, dziękuję Wam za każde dobre słowo, także to upominające za poświęcenie i trud wychowania. Pragnę życzyć Wam, by Wasza miłość odzwierciedlała się na twarzach Waszych pociech, ich myślach i działaniach. Byście były pełne dumy, w drobiazgach potrafiły dostrzec sukces swój i swoich dzieci. Na zakończenie chciałbym Państwu życzyć, abyście w rodzinie stale doświadczali wzajemnej, bezwarunkowej miłości, zrozumienia, zaufania, bliskości i radości ze wspólnie spędzanego czasu. Abyście jak najczęściej dzielili się dobrymi wiadomościami i razem świętowali sukcesy. Wszystkim rodzinom życzę mile spędzonych, wspólnych dzisiaj, jutro, zawsze, chwil. Z poważaniem członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Aneta Jędrzejewska. Bardzo proszę, to na ręce Pana Profesora. Zawsze i na dobre, i na złe. Życzę Państwu, szczególnie mamom, ale również dzieciom, wszyscy jesteśmy dziećmi, by ta możliwość bycia z mamami była jak najdłuższa. Mamom życzę zdrowia i zadowolenia ze swoich dzieci, tych najmniejszych i większych, i dorosłych. Życzę, byście Państwo wiele, wiele razy jeszcze mogli przyjechać na takie miłe święto i wspólnie razem przebywać, ciesząc się ze swojej obecności nawzajem. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, zaproszenie również otrzymał Pan Starosta Krzysztof Baranowski, ale jest na długim urlopie i w tym roku nie mógł zaszczycić obecnością swoją tutaj tego spotkania. Ale gorąco pozdrawiam, ponieważ prosił mnie o przekazanie takich pozdrowień i najlepszych życzeń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze w międzyczasie chciałbym podziękować kuchni, całej obsłudze, pani Małgosi Kwiecińskiej, pani Stanisławie Czachorowskiej, no i całej załodze, którzy tutaj obsługują, pomagają, bardzo gorąco dziękuję. Również i pozdrawiam media, całego serca. U nas zawsze jest widziane po oczach, telewizja internetowa, CLI i wszystkie media, które chcą u nas uczestniczyć, zawsze są mile widziane. Ja tu niby, bo już nie pamiętam, czy panią Marię Stawkiewicz powitałem. Witam jeszcze raz bardzo gorąco. Byłem panią dyrektor i tak jak szanowni Państwo, zawsze była pani przy każdej imprezie z nami, tak jest też. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, ja również chciałbym się przyłączyć do życzeń dla mam, dla dzieci. Rzeczywiście to są takie najpiękniejsze poza kościelnymi święta.
I chciałbym również podziękować tutaj panu profesorowi zarządowi koła naszego powiatowego w Lipnie, zaproszonym gościom, że tak świetnie tutaj współpracujecie, że naprawdę jest wyjątkowa atmosfera, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, starostwem, z burmistrzem, z instytucjami, tutaj jest ten Miejskim Centrum Kultury. I że taki klimat został stworzony, to tutaj nasi członkowie z tego no, obficie korzystają, bo wiele imprez tutaj jest, że tak powiem, na bogato. Nie ma takiego, że trzeba się składać na herbatę czy na ciastko. I to jest tutaj właśnie działalność pana prezesa Krzysztofa Sobuckiego. Bardzo cenimy jego tutaj zaangażowanie i chciałbym z tego miejsca właśnie tym, którzy mu pomagają, koledze prezesowi serdecznie pogratulować, podziękować. I dziękujemy również za zapraszanie nas z zarządu okręgu na wszystkie tutaj imprezy. W miarę możliwości staramy się być. I jeszcze jedna rzecz. Udało nam się również tutaj parę różnych konkursów wygrać i w tym roku zajmujemy się likwidacją barier w przestrzeni publicznej. Chodzi o to, żeby nie tylko te bariery architektoniczne likwidować, bo tutaj no, dużo się już podziało i cały czas dzieje, ale również będziemy mieli taki cykl spotkań szkoleniowych z różnymi instytucjami, urzędnikami, którzy pracują, z którymi nasi członkowie niewidomi mają kontakt, jak z takim petentem, że tak powiem, współpracować. I taki cykl w kilku kołach naszych powiatowych w tym roku przeprowadzony zostanie, chyba w Lipnie też. 4 razy takie będą spotkania, przyjadą tutaj specjaliści od rehabilitacji, od różnych form rehabilitacji i razem tutaj z naszymi członkami, z zarządem, no takie tutaj szkolenia, pokazując różne przykłady dobrych i często bez wielkich nakładów udogodnień, ułatwień, zastosowania jakiejś kolorystyki, kontrastów, odpowiedniej sygnalizacji, usprawni, pomoże nie tylko niewidomym, ale ludziom, którzy są starsi, niepełnosprawni również z innych rzeczy. Także tutaj akurat Lipno wybraliśmy, bo to jest jedno z lepszych miejsc, gdzie takie inicjatywy można wdrażać. Serdecznie dziękuję za wszystko. Gratuluję jeszcze raz tego dobrej pracy. Nie objął patrona w dzisiejszym spotkaniu medialnym, także bardzo powitajmy panią Lidię Gorącą. Szanowni Państwo, ja może poproszę jeszcze panią Jadwigę Kędzelek, powie kilka słów, a później, Szanowni Państwo, spółdzielnie o Czytaku. Widzicie, tam będą dwa pomieszczenia. Jedno będzie przeznaczone do Czytaka, a drugie będzie do rehabilitacji. I po konsumpcji udacie się Państwo, kto będzie zainteresowany, będzie mógł sobie obejrzeć. Państwo tutaj z okręgu wytłumaczą, na czym polega, no i ten sprzęt każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, a może i przyda się w przyszłości. Ja chciałabym się dołączyć do tych życzeń, które już padły dla tych dzieci starszych i dla tych dzieci młodszych. Dzieciom młodszym życzę wielu sukcesów i w szkole, i na podwórku. I tak jak powiedziała pani wicestarosta, abyście jak najdłużej byli pod opieką rodziców, żebyście byli z nimi jak najdłużej. Tego wam życzę. A dzisiaj przyjechaliśmy ze sprzętem rehabilitacyjnym. I tak jak powiedział pan prezes, w pomieszczeniu obok mamy przeróżnego typu pomoce optyczne dla osób słabowidzących. Różne lupy, okulary, monookulary i możecie Państwo do nas podejść i sobie zobaczyć, sprawdzić, jaki sprzęt optyczny może być Państwu przydatny, żeby wykorzystywać resztki wzroku, czy to do czytania, czy do oglądania telewizji, czy do poruszania się. Ten sprzęt będzie prezentowała pani Magda Pindek-Gąbka, która jest tutaj obecna i również mamy ze sobą sprzęt elektroniczny. Różnego rodzaju telefony komórkowe, iPhony. Co jeszcze, Szymon, masz? W trakcie będziecie Państwo mogli sobie obejrzeć. Bardzo serdecznie zapraszam.
dla rodziców naszych dzieci podopiecznych mam pisemko. To jest taki kwartalnik, który wydaje Polski Związek Niewidomych, nasze dzieci. Są tam przeróżne wskazówki dla rodziców naszych dzieci podopiecznych, także bardzo, ja potem rozdam ten kwartalnik, bardzo proszę, żeby rodzice się zapoznali i mam nadzieję, że znajdą dla siebie coś ciekawego, jakieś wskazówki, jakieś podpowiedzi, jak sobie radzić, jak pomagać dziecku słabowidzącemu, żeby wykorzystało wszystkie swoje możliwości, jakie posiada, żeby mogło funkcjonować w środowisku myślniczym, żeby mogło sobie radzić przy czytaniu czy pisaniu. Także to zapraszam rodziców po właśnie podarcie kwartalni. I życzę miłej zabawy. W sprawie tutaj omówienia troszkę przybliżenia nam czytaka, nowoczesnego czytaka. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło móc gościć w tym dniu. I chciałem Państwu złożyć również serdeczne życzenia z okazji zarówno imienia dziecka, jak i imienia matki. I tak jak moi przedmówcy wcześniej podkreślili, że jest to bardzo ważny dzień i mama jest w naszym życiu najważniejsza. I życzę Państwu tego, żebyście Państwo doceniali swoje mamy, a mamą życzę, żebyście Państwo, żebyście Pani miały zawsze zadowolenie ze swoich dzieci i były z nich po prostu dumne. Proszę Państwa, ja może tylko tak w wielkim skrócie opowiem o czytaku. Jest to otwaracz książki mówionej, dedykowany dla osób niewidomych, słabowidzących. I opracowany również, wymyślony przez osoby niewidome, słabowidzące. Produkowany jest w Polsce, w Warszawie przez Spółdzielnię Nowa Praca Niewidomych Cypelia. I proszę Państwa, czytak służy do odtwarzania książek mówionych, książek, cyfrowej książki mówionej. Jest to bardzo przyjazne dla nas urządzenie. Obsługujemy oczywiście bezwzrokowo. Mamy kilka modeli, także Tych z Państwa, którzy będą zainteresowani, zapraszam do sali obok. Na pewno warto jest obejrzeć urządzenie, bo myślę, że dla każdego z nas ta książka jest jednak bardzo istotną funkcję w naszym życiu. I czy tak było pomyślane jako właśnie urządzenie, które ma nam tę książkę przybliżyć, bo możemy go zabrać ze sobą w podróż. I myślę, że nie ma bardziej przyjaznego otwarcia książki mówionej niż czytać. Także z mojej strony to wszystko. Zapraszam Państwa do sali obok, jeżeli będzie ktoś zainteresowany. Oczywiście urządzenie pokażę, mam również dla Państwa materiały informacyjne. Także zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś może zechce zabrać głos z Państwa, jeśli nie ma już chętnych, to przedstawimy tutaj koleżankę, która, Szanowni Państwo, wykona kilka utworów. Tutaj Pan Paweł poprowadzi i może przedstawi. Poprosimy Cię, Panu Bogu. Drodzy Państwo, jak przysłane do kultury mamy przygotowany dla Państwa specjalny prezent. Jest to prezent muzyczny przed Państwem Nicola Celler, uczennica publicznego gimnazjum nr 1. Serdecznie zapraszam. Jestem teraz.
wydarzenie, dziękujemy za przemówienie, dziękujemy za wszystko to, co otrzymaliśmy. Teraz poprosimy pana Pawła o spokojną, lekką muzykę, szanowni państwo, i zapraszamy do konsumpcji wszystkich państwa i do dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Thank you.
Czekolada!